Święcenie świątecznych pokarmów jest starym zwyczajem w Kościele. Przypominał prawdę wyrażoną przez Pawła Apostoła. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynicie. Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu. A na największe święto zmartwychwstania święćmy także pokarmy. Kiedy zakończymy święty post paschalny i spotkamy Chrystusa zmartwychwstałego we mszy świętej wielkanocnej, powrócimy z radością do naszych domów i z Chrystusem zasiądziemy do wspólnego świątecznego stołu. Wyrazimy wtedy sobie wzajemną życzliwość podczas składania życzeń przy dzieleniu się poświęconym jajkiem, znakiem naszego życia. Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed pętą i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. Dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu. A później wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć z nimi posiłek. Prosimy Cię. Daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku. Dzień Twojego zwycięstwa. Abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w komunii świętej dajesz Ci świat. Pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Barku Boże, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze. Pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich, gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej kupy Twojej tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.